Już wkrótce teren nad zalewem w Szydłowcu zmieni się nie do poznania. Wybudowany zostanie tam nowoczesny amfiteatr wraz z widownią oraz wodny plac zabaw ze zjeżdżalnią dla dzieci. Dodatkowo powstanie tam przystań do cumowania kajaków, a w części alejek parkowych nowe oświetlenie. Inwestycja będzie rozłożona na lata. Będzie realizowana w latach 2002-2024. I oprócz tego, że będzie to dotyczyło naszego szydłowieckiego zalewu, powstanie m.in. ścieżka rowerowa przy ulicy Partyzantów, budynek socjalny. Te dodatkowe elementy z pewnością będą ściągały, tak jak powiedziałem, osoby zainteresowane czy rekreacją, czy odpoczynkiem takim na tej plaży, w sąsiedztwie wody, czy skorzystania z atrakcji, które daje również zalew. Gmina Szydłowiec chce dalej rozwijać się pod kątem turystycznym. W tym celu samorząd ma już plany zagospodarowania kamieniołomu przy ulicy Kamiennej. Powstanie tam m.in. pozioma ściana wspinaczkowa, tyrolka przez cały kamieniołom czy wieża widokowa.